osadzeni z Wolfgangu Amadeusza M. Macie widzenie. 250 osób. Mówią, że rodzina.
kwartet na cztery ręce.
Thank you.
matka dla dam, bo na scenę rączym krokiem wchodzi sztaba Adam. Dzień dobry, dobry wieczór, szalenie witam. Dobry wieczór Państwu. Zacznę może od epizodu hotelowego, bo mi się zdarzył ostatnio takowy. Dzwonię na recepcję jednego z hoteli. Pani recepcjonistka mówi, będę potrzebowała, Pani Adamie, Pana adres mailowy, żeby wysłać potwierdzenie rezerwacji. Oczywiście, mój adres jest banalny. adam@sztaba.pl. Okej, dobrze. Mija godzina, maila nie widać. Odzywam się do Pani ponownie telefonicznie. Czy Pani wysłała tego maila? Tak, oczywiście. A na jaki adres? No na ten, który Pan podał. Banalny Adam, @sztaba.pl. Taka to historia. Opowiedziałem ten dowcip dlatego, że to będzie jedyny dowcip dzisiejszego wieczoru z moich ust. Dlatego, że zostałem zaproszony do roli szczególnej, ale to może idąc od początku. Prymariusz tego kwartetu, Filip Jaślar, zadzwonił do mnie parę miesięcy temu i tymi oto słowy. Adam, gramy 25-lecie grupy Mozarta po całej Polsce. Potem będziemy grali to 25-lecie jeszcze przez kolejne 5 lat. Gdybyś wpadł i poopowiadał Państwu, że nie tylko wygłupiamy się, ale jeszcze, o dziwo, umiemy grać i jesteśmy muzykami, którzy nagrywają płyty. Ja opowiedziałbyś o takiej płycie, która się nazywa Moje Pocieszenie, Andrzej Brandstetter z przyjaciółmi, którą wspólnie żeśmy zrobili w 2004 roku. Ja mówię, Filip, oczywiście, pamiętam tę płytę, efekt świetny, tylko że wyście chyba no nie wypadli jakoś tam najlepiej na tej płycie, z tego co pamiętam. No, nie. Halo Filip. Filipa, proszę Państwa, już niestety zabrakło w słuchawce i no, postanowiłem się wbić we frak, przybyć do Państwa i dokonać analizy tych krytycznych dni wówczas. Więc ja już może zacznę, bo miejmy to za sobą po prostu, żeby, bo to już nikomu nie na rękę po prostu, więc zakończę już to. Proszę Państwa, czego wymagamy od muzyków, aby mogło się odbyć profesjonalne nagranie muzyczne? Wymagamy brzmienia, czyli tego, żeby muzyk umiał grać na instrumencie, a przede wszystkim, żeby miał instrument, może zacznijmy od tego, prawda? Wymagamy intonacji, czyli tego, żeby muzyk grał czysto. Precyzja rytmiczna oznacza właściwe interpretowanie rytmu, to też niezwykle ważny element. Zespołowość, czyli to, czy muzycy się rozumieją wspólnie na jeden drobny grymas. I co nie dogram, to dowyglądam, dowcipkuję. Na tym punkcie grupa Mozarta zatrzymała się w sposób szczególny podczas tego nagrania. To nie jest, proszę Państwa, badanie EKG. To jest screen ekranu komputera nagrania cyfrowego. Każdy kolor to jest osobny instrument. I, proszę Państwa, chciałem Państwu zademonstrować, co się wydarzyło w pierwszych sekundach tego nagrania, kiedy grupa Mozarta rubasznym krokiem weszła nagrać pierwsze nuty. Posłuchajmy. Co Państwo powiedzą? Nie mówi się tego słowa, to jest wątłe, prawda? To jest niepewne, to jest takie przestraszone niesamowicie, prawda? Dla kontry pokażę Państwu, jakie nastroje panowały w studiu. Czyli właściwie można powiedzieć o kompletnej beztrosce, prawda? Nagranie się nie udaje, a tu, prawda, mamy rodzaj może nawet góralskiej biesiady, przynajmniej jej początków. Proszę Państwa, jeżeli artysta nie domaga w studiu, co się robi wówczas? Taki jest prosty zabieg. Nagrywa się go ponownie i potem poprzednie nagranie nakłada się na nowe, żeby zabrzmiało troszkę szerzej. Troszkę więcej kolorów. Grupa Mozarta razy dwa. Posłuchajmy. Odrobinkę lepiej. Bez histerii nadal, prawda? O! Państwo widzą, że tutaj beztroska osiąga już poziom mocno niepokojący. Tadeusz Mieczkowski, reżyser dźwięku tego nagrania, patrzy na mnie przekrwionymi oczyma i mówi: Adam, ratuj. Pośpiesznie tworzę elektroniczną partię smyczków grupy Mozarta, żeby nałożyć tę elektronikę na żywe smyczki. To jest ten zielony kolor na samej górze. I posłuchajmy, jak brzmi grupa Mozarta zdwojona elektronicznie. Wyraźnie lepiej, prawda? Słyszą Państwo nasycenie. I nastrój? Proszę.
No i teraz pełna aranżacja, doszło dużo więcej kolorów. No zobaczmy, gdzie jest w tym układzie grupa Mozarta. I nastrój. Proszę Państwa, cofamy się do tematu rytmu. Ta czerwona linia symbolizuje miejsce, w którym muzycy grupy Mozarta mieli być razem. To znaczy zagrać dźwięki w jednym czasie. Od góry mamy Filipa Eschlera, objął prowadzenie wyraźne. Brawo. Mniej więcej tak jak siedzą. Michał Sikorski drugi, Paweł Kowaluk trzeci i tuż za Pawłem Bolek Błaszczyk. To jest czyste nagranie. Te chmurki pojedyncze, które Państwo widzą, to są pojedyncze dźwięki zagrane przez muzyków grupy Mozarta. One powinny być w takim samym natężeniu, czyli wysokości, i być idealnie jedna pod drugą. Pozwoliłem sobie narysować linie, które łączą początki tych chmurek. To jest czyste nagranie grupy Mozarta, zdublowane oczywiście, bo widzą Państwo liczbę kolorów. No i teraz nagranie, czego wymagało od Tadeusza Mieczkowskiego wspomnianego, żeby nadawało się do słuchania. To jest edycja na zbliżeniu. Proszę spojrzeć. Przecięty jest każdy dźwięk i przesunięty w prawo, w lewo i wyczyszczony. Nastroje oczywiście niezmienne. Proszę Państwa, i teraz jak w dobrej reklamie. Grupa Mozarta przed i po. Proszę Państwa, i to jest właśnie show biznes. Bonsoir, bonsoir France. Merci, merci Paris. Au revoir. Thank you.
osobowy. Nie, nie, przepraszamy. Kontroli. Dobra, żartowałem. Kawa, herbata, płyty grupy Mozarta. Herbatę. Proszę. Poproszę. Z cytrynką. No tak. Spoko, chłopaki, grzechotka. Witamy na lotnisku imienia policjantów w Miami. Weźcie 7. Czekaj, to jest 4, 5. 7. Okej. Okay. Paszport. Jezus Maria, paszport. Mam, dobra, mam. Super. Naprawdę? No to w takim razie ja sprzyjmę. Proszę. Proszę. Bardzo proszę. Jestem w ciąży.
Dobra, sam robiłem, sam. 50 zł. Na święta bardzo... Cyganka prawdę ci powie. A piękny pan da rączkę swą i położy na niej banknot 200 zł. A ja wywróżę miłość kobiety, pieniądze, cyganów już nie ma.
A zgubiłeś? Nie, znalazłem. Bardzo dziękujemy Państwu. Dziękujemy pięknie. Ojej, jaka niespodzianka miła. Dziękujemy Panu bardzo. Pięknie, pięknie, dziękujemy Panu. Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo.